Witam serdecznie w kolejnym odcinku kursu programowania w środowisku Balti. Tym razem zajmiemy się trybem budowania. Poznamy narzędzia dostępne w tym trybie, zaprezentujemy bank przedmiotów i nauczymy się budować sceny. Serdecznie zapraszam. Po uruchomieniu programu Balti widzimy następujące okno. W jego lewym górnym rogu mamy dostęp do paska menu. Dzięki niemu możemy zapisywać nasze projekty, otwierać je, tworzyć nowe bądź zmieniać tryby pracy środowiska Balti. Mamy również dostęp do paska narzędzi, z których będziemy korzystać podczas pracy w trybie budowania. Na środku znajduje się natomiast nasz obszar roboczy, który tutaj przyjmuje postać czarnego prostokąta, który zmieści aż 150 klocków, 10 w pionie i 15 w poziomie. Budowanie w środowisku Balti polega na wybieraniu z banku przedmiotów odpowiednich elementów i umieszczaniu ich wybrane przez nas miejsca na scenie. Bank przedmiotów to nic innego jak miejsce, w którym przechowywane są wszystkie elementy czy też klocki, z których możemy korzystać budując nasze sceny, czarując czy też programując w późniejszych trybach. Mamy dostęp do przeróżnych elementów. Jest aż kilkanaście zakładek zawierających te przedmioty, z których możemy korzystać i które będziemy podczas kursu wykorzystywać, tworząc różnego rodzaju projekty. Aby zacząć budowanie, wystarczy zatem kliknąć lewym przyciskiem myszy na banku przedmiotów, wybrać znów lewym przyciskiem odpowiedni przedmiot, przesunąć go myszką w miejsce na scenie, które wybraliśmy dla niego i ponownie zatwierdzić umiejscowienie lewym przyciskiem. Lewy przycisk i lewy przycisk. I mamy rozpoczętą budowę domku. Oczywiście przedmioty, które mamy umiejscowione już na naszej scenie, możemy kopiować. Kopiowanie wykonujemy za pomocą prawego przycisku myszy. A mianowicie wybieramy przedmiot, który już jest na scenie, klikamy prawy przycisk myszy, przesuwamy w odpowiednie miejsce i znów zatwierdzamy prawym przyciskiem. Prawy przycisk, przesunięcie i prawy przycisk i gotowe. Jeżeli chcemy przesunąć nasze bloki, ponieważ nie odpowiada nam miejsce, w którym są, wystarczy złapać je lewym przyciskiem myszy i nie puszczając go przesunąć w inne miejsce, a następnie puścić lewy przycisk. I w ten sposób możemy każdy blok przesunąć w dowolne miejsce. Jeżeli natomiast chcemy usunąć z jakiegoś powodu dany blok, to wystarczy, że złapiemy go lewym przyciskiem myszy, przeciągniemy na bok i upuścimy poza obszarem roboczym. Automatycznie znika nam on z naszej sceny. Oczywiście do banku możemy wejść również klikając obszar poza naszym prostokątem. Wysuwamy, klikamy przedmioty, wybieramy sobie komin i wstawiamy do naszego domku komin. Należy zwrócić uwagę, że jeżeli postawimy jakiś przedmiot na tym, który już jest ustawiony, to automatycznie zostanie on zastąpiony. Było okno, w tej chwili jest ściana. Jeśli podniosę i przesunę ten blok, to pod spodem nic już nie będzie. Więc aby uzupełnić, muszę znów usunąć ten blok, wysuwając poza obszar roboczy, wrócić do banku, wybrać okno i wstawić w odpowiednie miejsce okno. Oczywiście każdy nasz
przedmiot, każdą naszą scenę możemy zapisać albo korzystając z górnego menu, albo zapisz scenę, wybieramy nazwę, na przykład budowla, niech będzie 01. Zapisz i już mamy na pulpicie plik, który jest dla nas dostępny na później. Aby wyczyścić scenę, wystarczy kliknąć wyczyść scenę z naszego paska narzędzi. Klikamy i już mamy czystą scenę. Jesteśmy gotowi do dalszej pracy. Znamy już teorię, zatem spróbujmy dla utrwalenia wiadomości zbudować jakąś scenę. Wybierzmy zatem lewym przyciskiem bank przedmiotów, wybierzmy sobie szary blok, no i powiedzmy zrobimy z niego ścieżkę do leśniczówki. Prawym przyciskiem kopiujemy i przesuwamy w odpowiednie miejsca bloki, tworząc ścieżkę. Teraz znowu bank przedmiotów, wybieramy sobie odpowiedni przedmiot, no ścieżka prowadzi do drzwi domu i znów wchodzimy do banku i wybierzmy sobie może okno, skopiujmy je prawym przyciskiem i prawy przycisk odstawia, lewy przycisk bank przedmiotów i znów lewy przycisk komin, bank przedmiotów, dalsza część dachu, skopiujemy prawym i mamy naszą leśniczówkę. No, żebyśmy wiedzieli, że to leśniczówka, wybierzmy bank i zobaczmy, jakie przedmioty możemy wstawić. No, chociażby płotek możemy. O, bardzo proszę. Znowu bank przedmiotów, wybierzmy pieska, niech stróżuje. Możemy oczywiście drzewka rozmieścić. Przesuńmy powiedzmy tutaj. W porządku może być. Znowu bank przedmiotów. Weźmy słoneczko. I oczywiście kilka pięknych chmurek. I w ten oto bardzo prosty sposób mamy gotową scenę. Zapisujemy i kończymy nasz program za pomocą przycisku zakończ w naszym pasku narzędzi, to te drzwi ze strzałką i kończymy pracę programu Balti. Rozbudowany bank przedmiotów środowiska Balti daje nam ogromne możliwości. W trybie budowanie możemy tworzyć rozmaite sceny. Polecam w ramach zabawy i zapoznania się z zasobami programu budować je samodzielnie według własnego pomysłu. Jak zawsze serdecznie zapraszam na kolejne części kursu i zachęcam do subskrybowania kanału. W tym odcinku to już wszystko. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.